Razem zmieniamy świat. Młodzi o świecie i dla świata. Z młodymi osobami spotkaliśmy się podczas obozu letniego Młodzież na rzecz globalnych wyzwań w lipcu 2023 roku i zadaliśmy im następujące pytania. Jaki świat im się marzy? Co ich frustruje? Co chcieliby powiedzieć swoim rówieśnikom, a co rządzącym? Jakie wartości są dla nich kluczowe? Chciałabym, żeby każdy był traktowany z szacunkiem, z empatią, z miłością i żeby traktował też w ten sposób drugiego człowieka, drugie stworzenie. Nazywam się Patrycja, jestem z Rzeszowa. Wkurza mnie to, jak bardzo jesteśmy bierni. Jak to, że zajmujemy się tylko sobą i nie dbamy o to, co może stać się kiedyś. Ludzie często są zamknięci w swojej własnej takiej bańce. Nie chcą się otworzyć. Niby słyszą, że są jakieś problemy, coś tam dociera do nich, jakieś informacje, ale może nie chcą sami tego zauważyć. Teraz mogą to naprawić, ale nie chcą się przyznać do tego, że wcześniej popełnili błąd. Jestem Gabrysia, jestem z Konina, jestem aktywistką, kocham czytać książki i słuchać muzyki. Jeśli będziemy ze sobą współpracować, ten świat będzie piękniejszy. Wszyscy będziemy zintegrowani i naprawdę jesteśmy w stanie rozwiązać wszelkie problemy i zmienić ten świat na lepszy, ale niech każdy z Was też będzie sobą i nie boi się wyrazić tego, jakim jest, jak chce się ubierać, jakiej muzyki słuchać. I po prostu będzie każdy taki, jak chce. Działajcie na rzecz społeczeństwa. Może się to mierzyć czasami z hejtem, ale tym się nie martwcie. Ważne, żeby móc wprowadzić jakieś zmiany. Jestem Stasiek, pochodzę z województwa łódzkiego, konkretnie z Sieradza. W moim wymarzonym świecie jest generalnie zielono. Nie ma pogoni za pieniędzmi. Ludzie mieszkają w harmonii ze sobą, z przyrodą, z naturą i po prostu z innymi. To dzień dobry, nazywam się Lada, ogólnie jestem ze wschodu Ukrainy, ale prawie 5 lat z rodziną mieszkam w Polsce, w Bochnie. W idealnym świecie ludzie mają różne poglądy, ludzie są inni i mają odmienne zdanie, ale najważniejsze jest to, że akceptują siebie nawzajem. Każdy sobie pomaga, no, nikt nie działa na niczyją niekorzyść. Nazywam się Cezary Strugliński, pochodzę z mojej miejscowości pod Koninem. Cześć, nazywam się Martyna, jestem z Trzebnicy, z okolic Wrocławia. My będziemy na tym świecie jeszcze żyć i nasze przyszłe pokolenia też. Bądźcie aktywni, nie bójcie się działać i bądźcie po prostu sobą, bo każdy z Was jest naprawdę wyjątkowy. W moim wymarzonym świecie wszyscy mają równy dostęp do opieki zdrowotnej, do edukacji. Wszyscy ludzie siebie akceptują, jest tolerancja, wzajemny szacunek do drugiej osoby. Każdy jest równy niezależnie od rasy, od pochodzenia, od statusu finansowego i ludzie nie mają problemów, z którymi po prostu nie mogą sobie poradzić, a nawet jeśli mają, to wokół nich są ludzie, którzy są gotowi im pomóc i tak sobie wyobrażam ten mój idealny świat. Ja jestem Zosia, jestem z Wielkopolski, z Konina, jestem aktywistką i uwielbiam psy. Tak obecnie to frustruje mnie takie niezrozumienie i taki podział, jaki jest ogólnie u nas w kraju, ale także na świecie, że ludzie się nie rozumieją, nie chcą ze sobą rozmawiać na takie trudne tematy, co prowadzi do jeszcze większego podziału i myślę, że też wiele osób pozostaje w takiej bierności, że nie chce się angażować, nie widzi w tym sensu, a to powoduje, że ta sytuacja się po prostu nie poprawia i ciągle stoimy w tym samym miejscu. Nie rządźcie naszymi życiami i nie dyktujcie, jak mamy żyć z powodu waszego strachu i waszej niewiedzy. Tak jak jest duża homofobia u nas w społeczeństwie, to po prostu my, skoro to już rozumiemy, to nie róbmy sobie z tego żartów, nie utrudniajmy sobie życia nawzajem. No i tak, bądźmy ludźmi. Więc nazywam się Kamila, jestem z województwa mazowieckiego, spod Warszawy. Najważniejsze dla mnie wartości są to, myślę, na pierwszym miejscu szczerość, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, szacunek do innych ludzi, też do siebie, sprawiedliwość. Społeczeństwo się docenia, a nie liczy. Powinno być doceniane to, jak się rozwijają, jakimi ludźmi są, jakie mamy postawy w społeczeństwie, jak empatyczni jesteśmy,
a nie po prostu liczby. Możecie całe życie spędzić właśnie na zarabianiu. Możecie poświęcić swoje zdrowie, życie prywatne, przyjaźń, naprawdę wszystko. I będziecie mieli je tylko tak naprawdę chwilę. Każdy powinien móc wypowiedzieć swoje zdanie i wcale się tego nie wstydzić, tylko mówić naprawdę, co mu leży na sercu i nikt nie powinien tego kwestionować. Cześć, jestem Zuzia. Mam 16 lat i pochodzę z Lubaczowa. Chociaż praktycznie przez pół życia mieszkałam w Płazowie i to jest taki mój oficjalny dom i tam zawsze będę czuła się jak po prostu u siebie. Jestem z Konina i jestem członkiem Modelowozorów Klimatu. Teraz aktualnie pracuję nad polityką dialogu klimatycznego. Żeby ten dialog był zawsze i żeby był też opisany, żeby każdy go zrozumiał i każdy miał do niego prawo, bo tym się kierujemy. Prawem młodzieży, starszych, każdego człowieka do wyrażenia swojej opinii i do wpływania na jego rzeczywistość, bo każdy na nią wpływa i fajnie też, jeżeli może to robić po prostu legalnie. Może być za parę lat. Żyjemy tu i teraz i cieszymy się takimi chwilami, kiedy jesteśmy obok tego człowieka, którego doceniamy. Przekazujemy mu dobre uczucia. Mam na imię Sasza. Bardzo lubię podróżować, bardzo lubię przyrodę. Jestem z Warszawy, a urodziłam się w Brześciu na Białorusi. Zróbcie pierwszy krok do swojej przyszłości. Nie musicie myśleć, że to jest błędnie czy niepoprawnie. Po prostu zróbcie i będziecie widzieli, że to jest naprawdę wasz krok. Uważajcie też przede wszystkim na swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i przede wszystkim psychiczne i nie bójcie się prosić o pomoc, bo każdemu się ona należy i jeżeli macie problem, to po prostu podejdźcie do kogoś i powiedzcie, chociaż porozmawiajcie, bo wygadanie się naprawdę dużo daje i nie unoście się dumą, bo nie ma po co i dajcie też spokój z tymi pieniędzmi, bo pieniądze to naprawdę nie wszystko. Wpuśćcie młodzież do parlamentu. My naprawdę mamy bardzo dużo mądrych rzeczy do powiedzenia i wyznajemy ważne wartości, które mogą zmienić ten świat na lepszy. Polska to jest przepiękny kraj z piękną kulturą. Szkoda tego stracić.